Proszę bardzo. Proszę. Jest taka sprawa, że mamy wszelkie reformy, ale kto te reformy robi? Prawnicy robią reformy, które nie znają ekonomii, ekonomiści dostosowują się do prawników, nie znając prawa. Mamy taką ustawę o innowacjach, które wdrażają z 1987 roku. Wałęsa ją uchyla w 1992, a w 1993 podpisuje Kartę Praw i Swobód Obywatelskich. Tam jest napisane, że mamy prawo do własnej myśli, idei bez rządu. Tam rząd się do tego nie ma co mieszać. I teraz jak uzyskać wpis do rejestru innowacji, bo jeżeli takiego rejestru nie ma, to taka innowacja jak Amber Gold nam tylko wyszła. Bo muszą być wpisane do rejestru, jak jest tam powiedziane, i wtedy można określić wartość tego produktu i odebrać sobie za prawo autorskie, odebrać sobie za wartość. To są inne podatki, tam były zwolnienia i tam było ciekawe, że powiedziane, że jeden, który to pierwszy zacznie robić, to nie płaci podatku, reszta płaci. Chodzi o to, że u nas zawsze było tak, że jak jeden ktoś robił mądrą rzecz, to wszyscy to samo pobierali trochę gorszym sposobem i żeby jego utrącić i sami to zniszczyć. Proszę Państwa, no to jest bardzo, bardzo zła sytuacja, kiedy trzeba w ustawie zapisywać, że mamy prawo do jakichś nowych pomysłów własnych. A to przecież nie rząd nam takie prawo daje, tylko Stwórca Wszechświata. Matka Natura, jak ktoś nie wierzy w Stwórcę Wszechświata, to niech tam wierzy w Matkę Naturę. To mam takie prawo. Kiedyś na jednym ze spotkań pani uczestnicząca w tym spotkaniu, tam po tym co powiedziałem, akurat tu na inny temat było, mówi tak, pani Patrycja, nas pan zdołował. No niech pan powie coś takiego optymistycznego. Ja myślę, że no, że ja ich powiem. Ale mówię tak, a był taki letni dzień bardzo ładny. Mówię, niech pani łaskawie wyjrzy przez okno, co pani mieli. No ona zaczęła mi opisywać, co widzi, mówię, nie o to mi chodzi. Ładnie jest na świecie. No powiada ładnie, bo rzeczywiście ładny widok był nawet z tego okna. Ja mówię, widzi pani. W lecie jest ciepło, w zimie jest zimno, w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno. Pory roku następują po sobie z zadziwiającą regularnością. A dlaczego tak jest? A dlatego, że to wszystko nie zależy od rządu. No to, więc musimy się nauczyć myślenia właśnie w taki sposób, bo jak będziemy myśleć, że wszystko zależy od rządu, że słońce wschodzi i zachodzi dzięki zbiorowej mądrości partii, to daleko nie zajedziemy. Musimy, jak umiemy liczyć, to liczmy na siebie. I nie wiem, po co taka ustawa, kiedy jest ustawa o patentach, jest znany patent, to wystarczy opatentować jakiś pomysł i już będzie sprawa załatwiona. Można będzie te wszystkie korzyści, które wynikają z ochrony własności intelektualnej, te wszystkie korzyści można będzie uzyskiwać. Ale innowacja nie jest patentem, to oparta na rachunek matematyczny. To być może, ja wie pan, nie znam się na innowacjach, więc mówię tylko, że ochrona własności intelektualnej może być zapewniona przy pomocy bardzo prostych środków, takich jak patent. I można by rozciągnąć ochronę patentową również i na to, bez tworzenia dodatkowego urzędu, bo to rozumiem, że tam kto inny się zajmuje ochroną patentową, a kto inny się zajmuje innowacjami. Otóż to jest właśnie przyjmowanie rozwiązań, które wychodzą naprzeciw interesom biurokracji. Do każdej sprawy niedługo będziemy mieli urząd, który będzie nam doradzał. Najpierw doradzał, a potem decydował, kiedy mamy chodzić za potrzebą. Jak tak dalej pójdzie. Proszę bardzo. Bardzo proszę, takie pytania. Zagórski Tomasz. Wspominał tu pan o panu Krzysztofie Karoniu. Chciałbym zapytać, czy zna pan jego poglądy i czy się z nimi zgadza? Mam na myśli tutaj na przykład pogląd, że kapitalizm pozostawiony sam sobie prowadzi do wyzysku i musi być prowadzony w ramach moralności katolickiej. Ja nie wiem, skąd pan czerpie taką pewność, że
kapitalizm pozostawiony sam sobie prowadzi do wyzysku. Ale powiedzmy nawet, że tak jest. Powiedzmy nawet, że tak jest. Bo wyzysk nie jest niczym złym. Wyzysk nie jest niczym złym. Proszę zwrócić uwagę, że na, tak potocznie i to chyba słusznie nawet uważa się, że wiek XIX był wiekiem wyzysku. Wyzyskiwał ten ziemski posiadacz chłopa, no wiadomo, najcięższa jest rola chłopa, każdy jest chłopem, chyba że jest babą, wtedy jest inaczej. Bo teraz najcięższa jest rola kobiet, to wiadomo, a kiedyś była najcięższa rola chłopa. No więc ten właśnie ziemski wyzyskiwał chłopa, przedsiębiorca wyzyskiwał robotnika, znaczy kapitalista, no i jeden kapitalista wyzyskiwał bezlitośnie drugiego jako konkurenta swojego, niech mu tylko się noga powinęła, to on zaraz tam dobijał go. Proszę zwrócić uwagę, jaki gigantyczny postęp gospodarczy nastąpił w wieku XIX. Gigantyczny. Ilustracją tego tak nie z punktu widzenia jakichś tam wielkich tam powiedzmy pomysłów jest taka statystyka. Na początku wieku XIX jedna kobieta na 1000 nosiła pończochy. To były drogie, były rzadkością. Pod koniec wieku XIX jedna kobieta na 1000 nie nosiła pończochy. Masowa produkcja doprowadziła do takiego potanienia wszystkich towarów, że właściwie każdego było już na to stać. Więc nastąpił bardzo duży wzrost poziomu życia właśnie dzięki temu wyzyskowi, bo proszę Państwa, zwróćmy uwagę, gdzie się objawia wyzysk. Wyzysk objawia się w fabryce, w miejscu pracy. Pracodawca, pracownika wyzyskuje. Ale ponieważ wszyscy, wszystkich wyzyskują, to jak ten pracownik po fajrancie wychodzi, to widzi, że dookoła jest mnóstwo tanich, dobrych towarów, bo ci inni też byli wyzyskiwani. W rezultacie on za ten wyzyskiwaną, że tak powiem, wyzyskiwany zarobek może coraz więcej kupić. Warto zadawać czasami głupie pytania, bo one bywają inspirujące. Na przykład jeden niemiecki inżynier postawił głupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? Okazało się, że to wcale nie, odpowiedź wcale nie jest prosta. Przy okazji się wydało, no 100 lat zajęła odpowiedź na to pytanie, czy udowodnienie tego, dlaczego w nocy jest ciemno. 100 lat. Przy okazji się wydało, że wszechświat prawdopodobnie nie jest nieskończenie wielki. Bo mogę, bo jakby wszechświat był nieskończenie wielki, to w każdym punkcie nocnego nieba powinna być gwiazda, jak nie dalej, to bliżej. W rezultacie nocne niebo powinno się jarzyć oślepiającym światłem, a nie jarzy się. To z tego wynika i tak dalej. No, bardzo ciekawe. Więc ja ośmielony tym precedensem wracam, czy zadaję to głupie pytanie. Po co jest gospodarka? Po co? W ogóle co to jest gospodarka, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. To jest wytwarzanie i dystrybucja dóbr. Dlatego musimy wytwarzać i dystrybuować dobra, czyli rozdzielać dobra, że jest podstawowe zjawisko w ekonomii, zjawisko rzadkości, które mówi, że dóbr i usług jest mniej niż, niż wynosi zapotrzebowanie na nie. W związku z tym trzeba je jakoś rozdzielać, bo dla wszystkich nie starczy w jednakowym stopniu. No i mów, dlatego pieniądze są, dlatego tam, to różne są sposoby. I teraz wiemy, co to jest gospodarka, dlatego gospodarka to jest wytwarzanie i dystrybucja. Bo Żydzi na przykład na pustyni to nie, żadnej gospodarki nie uprawiali, bo manna z nieba im spadała i przepiórki. I nie mogli tej manny magazynować, bo ta żugliła przez noc, także tylko to tu uzbierali z jedy, nie uprawiali żadnej gospodarki. No ale my nie jesteśmy w takiej sytuacji jak oni, to musimy gospodarkę utrzymywać. No i po co jest gospodarka? Czy po to, żeby dymiły kominy, żeby kręciły się koła,
żeby ludzie rano chodzili do roboty, czy też gospodarka jest dla konsumpcji? Bo gdyby, znaczy chyba gospodarka jest dla konsumpcji, bo gdyby tak nie było, to można by na przykład produkować chleb z cementu. No to tylko się trzeba napracować przy tym tak samo, jak i przy normalnym chlebie. Ale nikt tego nie robi. Więc to właśnie dlatego, że to jest taka poszlaka, że to jest gospodarka, jest dla konsumpcji. Jeżeli celem gospodarki jest konsumpcja, to wszystko, co służy zwiększeniu konsumpcji, czy zwiększeniu zdolności konsumpcyjnej ludzi, to jest dobre, bo to oznacza, że gospodarka spełnia swoje zadanie. Bo ona tylko po to jest. To, że my tam, że kominy dymią, że koła się kręcą, że my chodzimy do pracy, to jest tylko taki uboczny skutek tego, że to wszystko dla konsumpcji jest. Więc jeżeli konsumpcja rośnie bez konieczności zadłużania się, bo tak jak teraz, że my mamy deficyt budżetowy i dług publiczny narasta z szybkością, to zależy od pory roku, od 5 do 7 tysięcy złotych na sekundę, no to jeżeli tak nie jest, tylko rośnie konsumpcja bez konieczności zadłużania się, to znaczy, że gospodarka spełnia swoje zadanie. Bo powiadam, pracownik jest wyzyskiwany, jeśli nawet można tam mówić o zysku, po to, żeby ten sam człowiek jako konsument był zadowolony. Coś za co. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że no ja akurat nie podzielam tutaj tej opinii pana Karonia, jeśli ją pan, że tak powiem, rzetelnie referuje, bo ja tak specjalnie no nie, tam nie czytam, bo nie śledzę, co on mówi. Raz mi tam czytelnik przysłał, żeby przeczytał sobie, czy tam wysłuchał, co pan Karol na mój temat, bo to rzeczywiście to mnie bardziej interesowało, bo on tam powołuje się, że ja coś powiedziałem, czego nie powiedziałem, no ale to mniejsza. Także taka jest moja opinia. Panie redaktorze, mam takie dwa pytania do pana. Pytanie pierwsze, co pan sądzi o niemieckiej polityce imigracyjnej? Chodzi mi o tą falę uchodźców z krajów muzułmańskich. No bo wielokrotnie pan powtarza, że Niemcy są państwem poważnym. No jednak na przykład, czy nie poważne jest na przykład sprowadzanie niebezpieczeństwa na własnych obywateli? I pytanie drugie. W jaki sposób można by się pozbyć starych kików, to tak raz na zawsze, albo z czasem? Dziękuję. Zacznę od drugiego, bo jest łatwiejsze. No, na przykład, jeśli panu chodzi o to, żeby raz na zawsze ich się pozbyć, to trzeba ich pozabijać. I tyle, no i wtedy już ich nie będzie i koniec. Proszę? No to dzieci to nie są stare kiejkoty, to jak nie będą mogły oddzielić z pozycji społecznej, to już nie ma co ich tam prześladować. Albo też ich można zneutralizować, znaczy przekonać ich do tego, żeby zaczęli, wykorzystali swoje umiejętności, które niewątpliwie mają. I tę sprawność taką, którą też niewątpliwie mają, dla dobra państwa polskiego. Przekonać ich, że innego nie będą mieli. Tak jak to są, jak są przekonani bezpieczniacy z państw poważnych. Bezpieczniacy z państw poważnych służą swoim państwom, dlatego że wiedzą, że innych nie będą mieli. Będzie jedno państwo? Nie będzie tak. Myślę, że nie będzie tak. Nie mamy się czego tu obawiać. Taka groźba by się pojawiła, gdyby był tylko jeden pretendent do rządu światowego. Ale jest wielu pretendentów do rządu światowego. W związku z tym, ponieważ jest kilka ośrodków, które się uważają za rząd światowy, to ich działalność się wzajemnie neutralizuje. Mamy bardzo dobry przykład teraz takiej sytuacji.
o ile obraz świata, jaki wydawał się oczywisty prawie w roku 90, że świat politycznie jednobiegunowy, no może nie jedno państwo w sensie dosłownym, ale politycznie jednobiegunowy, światowy hegemon, a potem tam jakieś tam państwa regionalne, mocarstwa, później jeszcze tam drobniejszego płazu, to ten obraz świata już odszedł do historii. Ten obraz świata już odszedł do historii. Mamy świat politycznie wielobiegunowy. Używając chińskiego kwiecistego języka, można powiedzieć, że żyjemy w epoce walczących cesarstw. O co walczą cesarstwa? Ano o ukształtowanie nowego porządku świata. Bo stary porządek świata, który jeszcze 100 lat temu ustanowili kierownicy Imperium Brytyjskiego, już nie jest aktualny, już nie, od dawna nie jest aktualny i teraz jesteśmy trochę w takiej sytuacji, jak w tej żydowskiej anegdotce. Nie wiem, czy państwo znacie. Przychodzi do rabina przedsiębiorca i mówi: rabbi, ja już nic nie rozumiem. Mówi, czy świat, jeżeli świat żyje, to dlaczego bankrutuje mój sklep spożywczy? A jeżeli świat umarł, to dlaczego bankrutuje mój zakład pogrzebowy? A rabin mówi, oj, ty rzeczywiście nic nie rozumiesz. Świat ani nie umarł, ani nie żyje, tylko się męczy. No to właśnie teraz świat się męczy. Mamy taką fazę, że świat się męczy. Otóż to są te cesarstwa, które... I bardzo dobrym przykładem, no niedawno uczestniczyłem w takim wykładzie, słuchałem takiego wykładu, którego udzielił przebywający w Polsce Chińczyk Sun Hongbin, który jest tam finansowym doradcą chińskiego rządu, więc wyraża pogląd chińskich władz. No trudno, żeby nie wyrażał. No i on scharakteryzował nam między innymi tam podczas tego wykładu istotę szlaku jedwabnego. Istotę umysłu, otóż tam on ma oczywiście aspekt ekonomiczny bardzo ważny i on to przedstawił, ale również aspekt strategiczny. Również aspekt strategiczny. O co chodzi? Chińska gospodarka, która jest no, potężną w tej chwili gospodarką, 80% swoich obrotów z zagranicą dokonuje drogą morską. A Chińczycy na morzu są słabiutcy. W każdej chwili mogą być zablokowani przez Amerykanów, przez amerykańską flotę. W każdej chwili. No i żeby to ryzyko zmniejszyć, to próbują, chcą przebić sobie lądowe połączenia z Europą, która jest najważniejszym ich partnerem. Nie likwidując tych morskich, bo w międzyczasie tam próbują rozbudować flotę morską, ale przede wszystkim dopóki mają te nadwyżki finansowe, w dolarach zresztą, a Chiny są uczestnikiem BRICS-u, którego porozumienia pięciu państw, których nieukrywanym celem jest zdetronizowanie dolara z funkcji waluty światowej, ale dopóki mają 4 biliony dolarów nadwyżki, no to chcieliby te pieniądze, póki jeszcze mają wartość, chcieliby zaangażować rozbudowę infrastruktury lądowych połączeń Chin z Europą w ramach jedwabnego szlaku. Taka jest to koncepcja. Widać wyraźnie, że perspektywy powstania jakiegoś jednego państwa nie są bardzo odległe, są bardzo odległe. Ani nikt tego nie chce, ani nikt tego by nie mógł przeprowadzić w dzisiejszych czasach. I to jest odpowiedź na drugie pana pytanie. A na pierwsze pytanie, no wie pan, to, że jacyś politycy, że czasami nawet w państwach poważnych do władzy dochodzą wariaci, niekoniecznie w sensie medycznym, tylko w sensie takim politycznym, to się zdarza. To się zdarza. I Niemcy nie są immunizowane na wariatów. No, już miały jednego wariata w historii. Ja kiedyś miałem takiego przyjaciela Niemca, jeszcze za komuny.
architekta, bo on nawiasem mówiąc się urodził w 1943 roku w Mielcu. No więc ja mówię, słuchaj, jak mamy się przyjaźnić, to ja muszę wiedzieć, co twoi rodzice robili w 1943 roku w Mielcu. Nie obraził się wcale, tylko mi wyjaśnił. Otóż jego ojciec był inżynierem lotnictwa, no i został ściągnięty tam do tych zakładów lotniczych w Mielcu, ściągnął żonę i on się tam urodził. Więc rozmawialiśmy kiedyś, on tam taki no, miał stosunek do Hitlera, może nie czołobitny, ale nacechowany dużym respektem. Dużym respektem. Mówił, że to wielki przywódca. Tak go charakteryzuje, to wielki przywódca. Nie da się ukryć, tylko ja mówię, no może i wielki, ale w polityce liczą się nie tylko intencje, ale i skutki. W ciągu 12 lat doprowadził do likwidacji państwa, to, że Niemcy zostały zlikwidowane i zdewastowane. I to gdyby nie zagrożenie ze strony Stalina, to nie wiadomo, jakby się to wszystko skończyło. Więc to jest rzecz normalna. Państwo poważne nie w tym się manifestuje. Powaga państwa, że jest uodpornione na wariatów, bo żadne nie jest uodpornione na wariatów. Natomiast w tym, że o niczym nie zapomina. I wrócę do tego przykładu, który podałem. Niemcy w 1915 roku sformułowały ten program, projekt Mitteleuropa, który był jeszcze konsekwencją zaszłości XIX-wiecznych. Otóż w drugiej połowie XIX wieku, jak w Niemczech nastąpił gwałtowne uprzemysłowienie, rewolucja przemysłowa, to bardzo szybko ujawniła się bariera surowcowa. Niemcy nie są akurat specjalnie tutaj przez naturę szczodrze wyposażeni w surowce różne. I w związku z w odpowiedzi na pojawienie się tej bariery surowcowej w kręgach kierowniczych niemieckich pojawiła się, sformułowano koncepcję gospodarki wielkiego obszaru. Tak się to nazywało. Koncepcja gospodarki wielkiego obszaru. W skrócie i uproszczeniu sprowadzała się ona do tego, że Niemcy powinny politycznie kontrolować obszar kilkukrotnie większy od własnego terytorium państwowego, żeby zniwelować skutki tej bariery surowcowej. No i w 1915 roku, w drugim roku Wielkiej Wojny, został stworzony konkretny projekt Mitteleuropa, który okazało się, że jak go nie można było wtedy zrealizować, to prawie 100 lat później, ale nikt o nim nie zapomniał. I na tym polega powaga państwa, że państwo potrafi sformułować swój interes państwowy, państwo poważne tym się charakteryzuje, a jak już go raz sformułuje, to się tego trzyma. Czasami no, musi odstąpić na jakiś czas, ale nie zapomina o tym nigdy. I Niemcy są takim państwem, dlatego nie można ich lekceważyć. Inne państwa, bo państwa się dzielą na poważne i pozostałe. I państwa pozostałe to albo nie potrafią sformułować swojego interesu państwowego, albo nawet potrafią, ale zapominają o tym i w rezultacie zataczają się od ściany do ściany w zależności od tego, kto je tam w jakim kierunku popchnie. No i to skutki to takie są, że inni realizują swoje interesy, państwa poważne realizują, ale kosztem państw pozostałych. Także zresztą nasza Złota Pani już się opamiętała, czy tam wykazuje objawy takiego rekonwalescencji umysłowej, prawda? Już tam zaczyna to, tym bardziej, że powstała ta alternatywa dla Niemiec, która jej przypomina, no, że głupstw nie można robić bezkarnie, prawda? A na czym polegało jej wariactwo? Moim zdaniem na tym, że uwierzyła we własną propagandę. To jest straszny błąd. Straszny błąd. W naszą propagandę to mają wierzyć inni, ale przecież nie my. Na miłość boską. Kucharz sobie nie gotuje, żołnierz sobie nie wojuje, prawda?
No, jak ktoś o tym zapomina, to, to jest właśnie wariactwo. To jest właśnie wariactwo. I to, i, ale wie pan, oprócz naszej Złotej Pani, w Niemczech są tam takie kręgi, ja się przekonałem, że one są, które tam myślą normalnie. Niemcy zostały po wojnie poddane dwóm takim operacjom. Denazyfikacji i multikulti. I wielu Niemców od tego zgłupiało. Wielu Niemców od tego zgłupiało. Co te środowiska, które myślą normalnie, strasznie martwiło. I kiedy tu nasza Złota Pani narobiła taki głupstw z tymi uchodźcami, że tam wszystkich przyjmiemy, tamtego, to oni sobie najwyraźniej, tak sobie wyobrażam to, że musieli sobie przypomnieć taką zasadę, która była bardzo popularna w Hitlerjugend. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. No skoro już tam pani nasza Złota tu ściągnęła tych muzułmańskich uchodźców, to w takim razie no trudno. To, ale to spróbujmy ich wykorzystać dla dobra Niemców, żeby Niemcy zaczęli odzyskiwać poczucie rzeczywistości. I moim zdaniem taki proces się rozpoczął 2 lata temu w Sylwestra. Te igraszki z panienkami. Otóż nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że te igraszki sylwestrowe miały miejsce w miastach oddalonych od siebie, często nawet znacznie. Ale w każdym przypadku modus operandi był identyczny. W każdym mieście identyczny modus operandi. No to mnie to nasunęło podejrzenia, że ktoś to zorganizował centralnie. A kto mógł coś takiego zrobić? Tylko rozwiedka niemiecka, tylko niemieckie tajne służby. Byłbym zdumiony, gdyby niemieckie tajne służby intensywnie mnie penetrowały tych środowisk. Jestem, że tam agent na agencie siedzi i agentem pogania. No byłbym zdumiony, gdyby tak nie było. No to skoro tak, to cóż to za wielka trudność przez takich agentów, prowokatorów namówić tam i zorganizujcie takie tu panienki, podszczypcie trochę, wymacajcie. No i tak się stało. Stosunkowo tanim kosztem. Ja wiem, że to panienki mogą tam mieć przeżycia traumatyczne, jak ktoś tam je tak znienacka obmaca, ale to w końcu no, to nikt nie umarł, więc to nie ten. Niektóre tam będą wspominać jeszcze do końca życia. A tymczasem Niemcy rzeczywiście doznali też traumy takie. No jak to? Nasze panienki tutaj macają, a my nic, no kto, no to wstyd. Co z narodem niemieckim się dzieje, prawda? I Niemcy zaczęli odzyskiwać poczucie rzeczywistości. Jak sobie pomyślę, dokąd ten proces może ich doprowadzić, to czasami mi ciarki przechodzą po grzbiecie, ale to się rozpoczęło. I nawet nasza Złota Pani dlatego zaczęła wykazywać obawy. I to może, bo ja to wielokrotnie mówiłem, ale powtórzę. To widać kryzys przywództwa w Unii Europejskiej. Przecież nawet taka agencja tu z siedzibą w Warszawie, Frontex, której celem miała być ochrona granic. W ogóle nikt, ona nie dała znaku życia. Każde państwo musiało sobie radzić na własną rękę z tym problemem. Instytucje unijne po prostu zawiodły na całej linii. Zawiodły na całej linii. I to nie dlatego, że nie było narzędzi odpowiednich. Bo są. Karabin maszynowy przecież każdego uchodźcę dogoni. Żeby nie wiem jaki chyży był. Prawda? Każdego dogoni.
I to jest tego aż nadto. Tyle tylko, że nikt nie miał odwagi wziąć na siebie odpowiedzialności i użyć tych narzędzi. No to jak tak, jeśli tu nikt nie ma odwagi, no to odwaga się przenosi gdzie indziej i tam mają odwagę. Tam mają odwagę. Nie boją się płynąć przez morze, ryzykując utonięcie. No to trudno będzie z nimi z taką determinacją wygrać, jeżeli tutaj ideał europejski nadal się będzie skoncentrował na tym, żeby wypić, zakąsić. Prawda? Ja nie mówię, że to coś złego, bo to sam lubię, ale no, na tym się nie może, nie wszystko się może do tego sprowadzać, bo można, powiem tak, można prowadzić politykę taką realistyczną aż do bólu i pragmatyczną aż do bólu, ale ona jest skuteczna. Ci pragmatycy i realiści są skuteczni, jeżeli jest w społeczeństwie jakieś, są w społeczeństwie jakieś kręgi, które są gotowe do poświęceń. Które są gotowe do poświęceń. Bo jeżeli takich kręgów nie ma, to żaden realizm nie ma szans powodzenia. Realiści mogą bazować na tym, że ktoś jest skłonny do poświęceń. Moim zdaniem w tej sytuacji, to tak samo jak w przypadku pana Rostowskiego, on chyba nie podlegał premierowi Tuskowi. Bo w ogóle warto przypomnieć, jak wyglądało tworzenie rządu Platformy Obywatelskiej, pierwszego rządu. Otóż Platforma Obywatelska miała gabinet cieni. Przed wyborami w 2007 roku miała gabinet cieni, w którym na ministra finansów był przygotowywany pan Chlebowski. Podobnie na ministra sprawiedliwości była przygotowana pani Pitera. Na ministra obrony był przygotowany pan Zdrojewski. Tak. Ale kiedy przyszło do tworzenia rządu, to okazało się, że nie wiadomo skąd zjawił się pan Rostowski. No i pan Ćwiąkalski, któremu pani Pitera ustąpiła, pan Klich, lekarz psychiatra, być może stan naszej armii uzasadniał taką podmiankę, ja to chętnie w to wierzę, no ale istotne jest jeszcze co innego, że ci, którzy byli przygotowywani na te resorty, oni sami się przygotowali, byli przygotowani, ustąpili tamtym jeźdźcom znikąd bez słowa, protestu. No to musiało, wyobrażam sobie, bo nie wiem jak do tego doszło, ale wyobrażam sobie, że do premiera Tuska przyszedł ktoś starszy i mądrzejszy, powiedział, słuchajcie, no Tusk, macie tu papierek z listą waszego gabinetu i nic tu nie kombinujcie, bo to same zgryzoty z tego wynikają, a my będziemy musieli wam przypomnieć, skąd wam wyrastają nogi. No i to natychmiast. Pan minister Rostowski, dlatego myślę, że on podlegał komu innemu. To tak jak Zdenek Mlynarz, jeden z tych komuchów czechosłowackich jeszcze z 1968 roku, napisał taką książkę wspomnieniową Mróz od Wschodu, gdzie tam opisuje, jak to między innymi dywizja tamańska i kantemirowska zajęła Pragę i straże dywizji tamańskiej były na Hradczanach, a tych wszystkich tam na sali jednej zgromadzono. No i siedzą tam melancholijnie, rozmyślają nad własnym losem, co to z nimi będzie. No i ten mlynarz widzi, że przez te wszystkie straże dywizji tamańskiej idzie jego kierowca. I oni go puszczają i tego. I mówi, jak tu żeś wszedł? A on mówi, normalnie. Jak mnie zatrzymywali, to ja do nich mówię, ja wam nie podlegam. To się rozstępowali. No i to tak z panem ministrem.